drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na kobiety, na księżniczki, umiłowane kandydatki na boginię, chcę was poinformować, że ten świat jest tak stworzony, że działa trochę inaczej niż nam się wydaje. Drogie ukochane panie, chcę was poinformować, że bardzo często kobieta ma do siebie pretensje, ma do siebie żal, ma do siebie wyrzuca sobie wyrzuty sumienia, wyrzuca sobie różne takie te, że się zachowała niewłaściwie, że się mogła zachować inaczej i tego miłego człowieka nie odstraszyć od siebie. Drogie, ukochane, cudowne kobiety, chcę wam powiedzieć, że wasze zachowanie jest zawsze właściwe. Zawsze zachowujecie się właściwie. Czasami może się zdarzyć, że mogłybyście się zachować inaczej, gdybyście nie były kobietami. A skoro jesteście kobietami, to rządzą wami nie tylko androny, nie tylko humory, ale rządzą wami tak samo hormony. I te hormony nie pozwalają kobiecie zachować się inaczej, niż tak, jak się kobieta zachowuje. A skoro się kobieta zachowuje tak, to znaczy, że kobieta zachowuje się właściwie. I to jest najwłaściwsze, co robi kobieta. Zachowuje się tak, jak jej to podpowiada natura. Bo jeżeli kobieta zaczyna myśleć i się zachowuje inaczej, niż podpowiada natura, to się może skończyć bardzo, bardzo, w bardzo nieprzewidywany sposób. I dlatego, drogie panie, proponuję, posłuchajcie głosu, może nie swojego serca, może nie swojej małej przyjaciółki. Posłuchajcie głosów hormonów. One wiedzą, jak ten gatunek zachować.